Adasiu, słuchaj, ty jesteś człowiekiem, który używa na co dzień składanego smartfona No, zgadza się, nie zgiętym ukrywam. ekranem. Mam dzisiaj takie pytanie, no bo to różne opinie na temat tych telefonów chodzą, że to pękają te wyświetlacze, że tam się to psuje, że bateria krótko trzyma i tak dalej, i tak dalej. No to mam dzisiaj takie pytanie, jako dla człowieka, który po prostu tego używa, a nie, że tam się potestował tydzień i coś tam naskrobał, tylko po prostu łazisz tym telefonem, ile, z pół roku już? No, zależy z którym, bo wiesz, używałem też poprzednich generacji. No dobra, no z tym Z konkretnym, tym tak? konkretnie, no to od premiery, a premierę mieliśmy tak jakoś koło września. Natomiast poprzedniej generacji używałem w zasadzie od września do września, można powiedzieć. No, czyli przez Więc rok, tak? No tak. dobra, no to o tym, no to na razie ciężko ci coś rozumie powiedzieć długofalowo, no to powiedz o tym poprzednim. Przede wszystkim, jak chcecie rozwalić smartfona, to rozwalicie każdego, nawet pancerniaka. Ja składaka używam tak jak normalnego telefonu. I powiem wam szczerze, że elastycznego ekranu nie udało mi się załatwić. A naprawdę, wierzcie mi lub nie, ja się z tym telefonem niespecjalnie patyczkuję. I owszem, smartfon miał kilka rysek na metalowej ramce, ale takie rysy powstaną na każdym smartfonie, który ma metalową ramkę. Sorry, upadł mi nieraz. I co uszkodziłem w składanym smartfonie? Panel tylny ze szkła i panel przedni ze szkła. Te dwie rzeczy, mówię tutaj o dwóch różnych telefonach tak naprawdę, ale generalnie konstrukcji podobnej, oba mi upadły. W jednym poszedł front, w drugim poszedł tył, bo akurat tak upadły, ale elastyczny ekran nie działa i nic się nie dzieje. A słuchajcie, brałem te telefony na plażę, bo ja jeżdżę nad morze i używałem ich na plaży, używałem ich w upale. Nie nurkowałem z nimi, bo pamiętajcie, że wodoszczelność to nie jest na słoną wodę, więc tego nie próbowałem i nie radzę wam również robić tego z żadnym smartfonem, chyba że ma certyfikat na wodę morską. Natomiast taką zwykłą wodoszczelność miałem okazję wypróbować w składaku biegłorocznym w czasie pandemii. Po prostu nieraz go myłem, po prostu myłem i nic, działało. Także wydaje mi się, że ewentualne usterki, które mogą wystąpić, to są trochę na własne życzenie lub wynikają z nieostrożności, ale z nieostrożności takiej, jak w przypadku dowolnego innego smartfona. Mnie się jeszcze nie udało popsuć składaka, a używam go do pracy, a w pracy, wiecie, różnie bywa. Ktoś mnie potrąci, telefon leci na podłogę. Ja sobie tutaj coś nagrywam, gdzieś jakieś ujęcia, przebitki robię do recenzji. Gdzieś tam puknę, gdzieś tam stuknę. No nie zepsułem go do tej pory. No dobra, a jak z bateriami? No bo to wiesz, No dwa i razy tu, więcej tak. wyświetlacza to. A no właśnie, no i niestety w przypadku składaków, bez względu na to, jakiej marki model wybieracie, nasadzajcie się na ten z największą baterią. Tu nie ma co się oszukiwać, baterie, no to jest póki co pięta achillesowa w zasadzie każdego składanego smartfona, ale dlaczego? Dlatego, że to wynika z ich konstrukcji. Tam po prostu jest niestety mniej miejsca w tych obudowach, szczególnie w klapeczkach. Producenci oczywiście robią co mogą, ale przyjmujcie, że w zasadzie każdy składak jest smartfonem jednodniowym i po prostu na noc leci na tackę do ładowania Ale i starsze już. ci na ziemi. I wiesz co, przeważnie tak, chyba że na targach. Jak jestem na takiej typowo targowej imprezie, jak na przykład IFA czy MWC, no to niestety ganianie z powerbankiem to jest obowiązkowe, Ale to jeżeli wiesz co, chcecie pracować na składaku. chyba nie składaka też byś załatwił w taki dzień. Wiesz co, też, ale zdarzają się smartfony z dłużej trzymającymi bateriami. Tak, no tu niestety póki co nie wydaje mi się, żeby się wiele zmieniło, aczkolwiek tu już rada ewentualnie dla użytkowników składaków Samsunga. Tam się w opcjach tych głębszych ustawieniach baterii, szczegóły w opisie filmu wam dam, żebyście wiedzieli, jak to zrobić. Pojawiła się opcja trybu, lekkiego trybu pracy. On teoretycznie obniża wydajność telefonu po to, żeby pracował dłużej. I powiem wam szczerze, że rzeczywiście ten czas pracy nieco się wydłużył, a w takim codziennym użytkowaniu tego spadku wydajności serio nie odczułem w żaden sposób, bo do nagrywania filmów on i tak się nadaje i robi to dobrze i płynnie działa i się nic nie tnie. Do przeglądania netu też się nadaje, do obsługi maili, do pisania tekstu, wszystko chodzi tak jak powinno być. Może jakby zaczął grać, no to wtedy pewnie by coś zauważył, ale kurczę, z drugiej strony, czy składaki są idealne do grania? Moim zdaniem nie. Ale to co kto lubi, w każdym razie wiecie, że taki tryb wprowadzili. Natomiast czy to jest idealne rozwiązanie? No
No też nie wiem, bo idealnym rozwiązaniem to by było tam wsadzenie baterii 7000 mAh. Tak, tylko że to wtedy... Okolicy, tylko że wtedy to by wyszła cegła, nie smartfon. No dokładnie. A słyszałem, że w ogóle szykujesz jakiś dłuższy filmik. Tak, ale to melodia przyszłości jedynie sygnalizuje, że coś takiego prawdopodobnie pojawi się za jakiś czas na kanale. No dobra, to myślę, że na razie tyle, tak? Jak coś będzie więcej, to będzie. Jak macie jakieś pytania, piszcie w komciach, postaram się w miarę na bieżąco odpowiadać. To trzymajcie się. No, cześć.